Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drosty52 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale, już 51, rozpoczniemy podróż z Ronarem do jego chaty myśliwskiej. Pójdę z tobą. Dobrze, poprowadzę. Bardzo chętnie z tobą, Ronar, pójdę. Dzisiejszy odcinek jeszcze spędzimy na pewno w klanie tutaj Wilka. Przed nami też będzie dzisiaj jedna ciężka skrzynia, z tego co kojarzę. Więc będzie nawet całkiem miło. I też wypróbujemy naszą zdolność walki z orkami. Chociaż już ostatnio też to robiliśmy. Ojej, Ronar się troszeczkę przyciął, ale na szczęście prawie już się z tego wykaraskał. Dawaj, chłopie. No, tutaj Ronar ma często problem przez tego golema z przejściem. Na szczęście mu się udało. Nie chcemy tu awantur, jasne. Dobra, z Garrickiem już nie pogadam. Ja mam w ogóle takie pytanie, która jest godzina w grze? A 13:30, no dobrze. Jest dość jasno. No, co ciekawe, ty idziesz tutaj, to nawet mi się to opłaca. Nie pamiętałam, że ta chata jest gdzieś w tę stronę. Ale to nam się przyda w tej opcji. Ja już tutaj kiedyś biegłam. Nie wiem, czy pamiętacie. Ale byłam tutaj. No i tutaj zostawiliśmy troszeczkę te łatajstwa. Widzę, że sobie F5 nie włączyłam. To nic. Aha, już fajnie. Nie ma tak baguette game. Niestety rozpruwacz mi spadł, ale nic z niego konkretnego nie ma, z tego co kojarzę. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Troszkę zębów, surowego mięsa. Tak, no spadł tam w przepaść. Mówi się trudno. Bardzo ładny wąwóz. Aha, szaman. Jeszcze jedna cholerna bestia. Aha, tutaj czarujesz, dobra. Ja już nawet nie będę nic zbierała z tych goblinów, bo to się z celem mija. Kurde, tam Ronar to umiera już chyba nieźle. Dobra, wilki są chyba ważniejsze w tym wypadku. Co jest nie tak z tą grą, że ja nie mogę tego wilka... Noż... Bij to gówno. Ronar jeszcze mi tutaj zginie, zanim dotrzemy gdziekolwiek. No co jest z tymi przeciwnikami? No na lu... Halo. Co tu się dzieje w tej grze? Okazałeś, nikt nie będzie za tobą tęsknił. Od kiedy tutaj jest taki młyn? O Boże, czy wy to widzicie? On do nas macha tylnymi łapkami, nie? Dobra. Co tu się dalej dzieje? No. O, tu jest roślinka stała. Dobra, a Ronar jest gdzie? Tu jesteś. Już myślałam, że cię zgubiłam. Dobra, zrobimy F5. Ja postanowiłam nagrać dla was odcinki na zapas. Z tego, co mi się wydaje, już do ślubu. O, troll. Dzień dobry. Wracaj do piekła. Już do ślubu, dlatego że w sumie odcinków do ślubu do nagrania zostało mi 5. Rozmiar to nie wszystko. Ale oni mają fajne komentarze, kurde, nie ma w innym miejscu takich komów. No jest też grób, który jak tutaj biegłam ostatnio, to ominęłam.
Poczekasz, Ronar, chwilę na mnie? Poczekasz. To bardzo miło. A w grobie nic ciekawego. Ach, ten Nordmar. No kurde, trochę się stęskniłam. Klan Wilka. Co? No tak, jeszcze jakieś cieniostwory, bryły i tym podobne. Ojej, tutaj są te nosorożce. Dobra, najpierw to goblina. Te nosorożce to będzie żart. Dobra, idę mu tam pomóc. Dobra. Pokazałeś mi. Okej, zrobimy F5, bo będzie tylko lepiej. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Ojej, dobra, teraz będzie jazda bez trzymany. No. Będzie ciężko. No, już widzę. Umrę. No. Aj, aj, aj. Ten nosorożce to jest żart największy w tej grze. Ale w dużej grupie, tak samo jak i bizony, potrafią naprawdę solidną krzywdę wyrządzić. Czy nic nie robisz? Dobra. Chociaż jednego zabiła. Okazałeś. Dobra, F5 zrobię. Masakra. Okej. Nosorożce jest dobrze bić właśnie na wszystkie strony, że tak powiem. Wiecie, o co chodzi, nie? Żadna strata. Okej, ty się nawet dobrze trzymasz. Bałam się, że jest gorzej. Mamy róg i surowe mięso. Ojeju. Może byś pobiegł szybciej. O, co ciekawe, ogry się na nas nie rzuciły. Jednak się rzuciły. Biegnij! Tych bestii jest więcej! A kto tu jest? Hogar chyba wraca z polowania, nie? Oh my god! Czy Mord? O, to Mord jest. O Boże. Muszę zrobić F5 na szybko. Chryste, Panie. Okej, miło. Trzeba odbiec trochę, ja nie mam wytrzymałości. O Chryste, Panie, co tu się dzieje? Dobra, tamtemu trzeba pomóc. Noż, kurwa, no. Kurde, no. Dobra, F5. Szóstkę. Nie zdążę. Kurwa, no. Idźżesz już stąd.
O, Matulu. Gdzie on jest? Gdzie on jest? F5 i F9 na szybko. To jest... Jezu, jak dobrze, że to działa, nie? No i właśnie dlatego Nordmar to jest po prostu hardcore. Bij tego ogra. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Aha, ty masz full HP, no tak, no bo w grę wczytałam. Pokazałeś mu. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. O! On może mnie jeszcze raz zaprowadzić. To miło. O Boże, czy my możemy już skończyć? Jeszcze jedna cholerna bestia. Kurde no. Zginę. Miło jest, nie? Bardzo. Gdzie ty jesteś? Tych bestii jest więcej. A, bo tu są też gobliny, no tak. Co tu się dzieje w ogóle? To jest młyn totalny. Wymachuj tą broń. Bez komentarza. Tak, nagram sobie chillera, utopia. Wiecie, można po prostu biec, ale to się nie zda na nic dobrego i tak. Jeszcze jedna cholerna pokazałeś. Tamte co najlepiej sobie poszły, więc to jest nasz plus na pewno. Co to miało być? No nareszcie. Jeszcze jeden. Żadna strata. Ronar, weź poczekaj sekundę. No dobrze. No, jesteśmy. Najlepsze miejsce do łowów znajduje się na północ stąd. Możesz się przespać w domku. Kupię od ciebie skóry. Na północ? Co teraz zrobisz? Na razie tu zostanę. Pokaż mi swoje towary. Na północ stąd. O, ogłuszacza masz, przepis. Jeszcze jedna cholerna bestia. Tak, no. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Tu nie ma gdzieś jakiegoś złoża rudy albo czegoś? Bo to miejsce podejrzanie wygląda, nie ma. Jeżeli chcemy iść na złoże rudy, to musimy iść gdzie indziej, ale tak na północ? Na północ stąd, a dlaczego? Trochę dziwne. To wiecie co, w sumie możemy z Mortem wrócić do klanu Wilka. Dlatego, że... No, wiemy, że możemy jakby kontynuować to zadanie i ono się nie anulowało. Na pewno masz coś lepszego do roboty. No tak, z Rowoltem już gadałam, więc nie ma co. Ale Morcik może nas teraz zaprowadzić i teraz wiem, że nie zginie. Bo nie ma prawa. Robi się coraz gorzej. Gdzie on jest?
Halo? Gdzie jest Mort? Powinien być tutaj gdzieś. Ale dziwnie. Tego będzie jeszcze więcej. Reto, myśliwy, myśliwy. A to dziwne. Żartujesz sobie? Nie zawracaj mi głowy. Nie chcemy tu awantur. Jasne? Niektóre rzeczy nigdy się nie zmienią. Dobra, nieważne. To chyba... To chodźmy ogarnąć tych myśliwych w klanie. Tutaj byliśmy. W sumie jeszcze, jak już tu jestem, możemy na te jelenie zapolować, wiecie? A żeby na nie zapolować, to najlepiej iść do Xerdasa. Będzie najszybciej od niego. Tylko nie idę do Xerdasa, bo nie chcę, nie potrzebuję. Pójdziemy do Hansona, tam gdzie już byliśmy. Zapolujemy na te jelenie. I potem ogarniemy zadanie z myśliwymi. Mam nadzieję, że się wyrobimy, bo ja nawet nie wiem, jak my stoimy z odcinkiem. Ale chyba dosyć słabo. No nie, tak gdzieś w połowie jesteśmy, mniej więcej. O, tu jest cieniosfór, tak przy okazji. Ojej. Nawet mnie uderzył? Dostanę zaraz wcirenia. No nie, jednak nie. No nie powiem, fajnie miejsce wygląda. Nic tutaj co prawda ciekawego nie ma, ale... Ale chyba, że... Nie ma, kurde no. Szukam tych bryłek, nie? Ile mam w ogóle bryłek rudy? 57. No, będę potrzebowała bryłek dużo. 150 konkretniej. Żeby wykonać wszystkie zadania. Znaczy, to jest do zrobienia. Więc nie ma co siać paniki. Czemu tu są gobliny? Chyba źle poszłam, nie? No. A może nie? O, dzień dobry. Nie, nie chcę. Nie chcę. Nie chcę, źle poszłam. Tutaj też jest chyba źle, czy dobrze? Ej, ja mam totalne zaćmienie. Nie, teraz jest dobrze. Tutaj powinnam iść. Jak już tu jestem, to przy okazji warto się rozejrzeć, czy nie ma jakiejś rudy. O kurde, sztaw królewski. No tu chyba nie ma. Nie powiem, ale to miejsce wygląda bardzo fajnie. No, tu się widzę zrespiło co nieco.
Jeszcze cios. I dobra. No tak, tu jest ta watacha. Ten wilk mnie wtedy od Hansona jakoś inaczej poprowadził. Chyba. Albo nie. Dobra, jesteśmy na miejscu. Pokaż mi swoje towary. Masz ostre strzały. Są górskie jelenie. Po to tu przyszłam. Naprawdę? Okej, tamten trochę odbiegnie. Ale nie ma co. Spokojnie. Nie wiadomo, gdzie też nie uciekną, bo nawet nie mają gdzie. Nie wiem, ile ich ma być. Dobra, trochę wyżej. Okej, zabiłam już 4. Tam jest grupka. No i 5. Ojej. I 6. Ej, sporo ich tu jest. Siedem. Okej, ten się zaciął. Oba się zacięły. Dobra, to jest moja szansa w takim razie. Dobra. I tu jesteś jeszcze jeden chyba, nie? Dobra, odbieg trochę. Tam jest. O, to nie są wszystkie. To mi trochę utrudnia życie. No, tu jest kraniec mapy. No. Jak najbardziej. Jest gobliński szaman. Myślicie, że go ustrzelę? Jak najbardziej. Okej, ładnie. Nie będziemy nic nawet już zbierać z nich, nie? Jednego jeszcze jelenia potrzebuję, czyli było ich 10.
Ojej. Jeszcze trochę. No i dobra, dobranoc. I gdzie ten zaginiony jeleń? Leleń, chciałam powiedzieć. Tu jest. O, jest ich was więcej jeszcze nawet. Dobra. Okej, nie trafiłam. Trochę wyżej trzeba chyba. Nie? Niedobrze, bo tam są też... Pięknie. No i beauty. Na pewno część jest niepozbierana. Słyszałam coś ciężkiego tutaj. Też słyszeliście? Ja nie wiem, czy tutaj w okolicy nie ma gdzieś czarnego trolla, bo jest gdzieś tutaj w okolicy, jakby ogółem, nie? No dobra. Zabiłem wszystkie jelenie. Niesamowite! Jesteś naprawdę dobrym myśliwym. Mam nadzieję, że zabrałeś ich skóry. Są sporo warte. Dobra, jasne. Zadanie wykonane i to jest pod klan wilka bodajże, nie? Tak jest. 48 punktów. To teraz tak. Wejdźmy do klanu młota. I przejdziemy się do tych myśliwych. Miałam się tak... Ja się tak, wiecie, zastanawiałam przez chwilę. Że tak powiem, gdzie mi ta reputacja uciekła. Gdzie ona się schowała. Ale doszło do mnie. Że przecież... jest jeszcze kwestia Bogira, której ja w ogóle nie dotknęłam. Myślę, że Bogir to będzie kwestia na kolejny odcinek prędzej. Wiem, człowieku, wiem. No, a idę sobie stąd, bo wydaje mi się, że jest chyba wygodniej. Martwi mnie tylko fakt, że... Tak, wiem, że tam są orkowie. Martwi mnie fakt, że Mord gdzieś zaginął. Chyba, że gdzieś tu łazi jeszcze. A, on sobie tutaj po prostu stoi. To wiesz co, weźmy zaprowadź. Zaprowadź mnie do klanu Wilka. Trzymaj się za moimi plecami. Teraz powinno być nam dużo wygodniej z nim iść. Nie wiem tylko, czy to będzie do klanu Wilka Repo, czy do klanu Młota. Ale mamy już wyczyszczony teren, więc to nie jest problem. Tylko tutaj bym jeszcze weszła sobie tutaj do tej kotlinki od razu. Na zdrówko, Morcik. Albo nie, wiecie co? Przyjdziemy tu później. Wiemy, gdzie to jest. Nie ma opcji, że się raczej zgubimy, więc... Tu jest też właśnie cieniostwór, tak mówiąc od razu. Jego akurat można by pokonać. Tych bestii jest więcej! Nie trafiłam. To nic. Co ty kurwa robisz, gościu?
Fajnie, właśnie w ściany. Ja postoję, poczekam, popatrzę. Excuse me. To co cię... Co tu się dzieje? Ta gra jest tak upośledzona czasami. Nareszcie. Ty. Dobra, idziemy. Bo marnuję czas, miałam iść do myśliwych. Chyba dzisiaj do nich jeszcze nie dotrę. Ale to nic, też możemy ich zrobić w kolejnym odcinku. W sumie. Dlaczego by nie? Dobra. Będzie miło. No jak widzicie, tutaj już jest ten grób. W sumie ja tam muszę zejść na dół. Ale tak jak mówię, na spokojnie. Nie spieszy nam się nigdzie. Zresztą i tak przydałoby się w klanie przespać, bo z tego co widzę już się robi noc. Nie rozumiem tylko, dlaczego Mort takim dziwnym slalomem chodzi. To jest troszeczkę dziwaczne. Ale mamy ten plus, że tu już jest wszystko w sumie wybite, praktycznie, co do cna. Może z wyjątkiem jakiegoś pojedynczego szablozęba, cholera wie dlaczego. No nie wiem. Zaraz już będziemy obok tych drwali, co byliśmy wcześniej. W kolejnym, w poprzednim odcinku. Ojejku, jejku. Dobra. Co tam u was, moi drodzy? Jak tam pogoda? Podobno ma się troszeczkę ochłodzić. Minimalnie. Minimalnie, naprawdę. Przynajmniej tutaj na Śląsku ma popadać deszcz przez cały dzień, chociaż na razie jeszcze nie pada. Ale podobno ma być trochę brzydkawo dzisiaj u nas. Nie wiem, ja dzisiaj, tak jak mówię, nagrywam na zapas z prostej przyczyny. Mam trochę czasu, ślub jest coraz bliżej i coraz więcej mam na głowie. Łącznie też z ogarnięciem domu, typu na przykład pomycie okien, bo naprawdę już nie myłam ich bardzo dawno temu i są okropne. Także mam sporo do zrobienia. Dobra, Mort. Jesteśmy na miejscu. Ale jeszcze biegniesz. O nie. Aha, musisz skończyć. Przesuniecie się. Dobra, tak, zróbmy F5 i F9. Powinno pomóc. Minimalnie. Ja też sobie myślę, że może dzisiejszy odcinek będzie trochę krótszy i nawet do tych myśliwych wyruszymy w kolejnym odcinku. No bo dlaczego nie? Szczególnie, że nam... no zejdzie się nam trochę no, tam. No, oto klan Wilka. Przydałaby się nam ich pomoc. To najlepsi łucznicy. A, to dostajemy reputację tego, dobra. Może być. To co, pójdziemy się na szybko... Co ten wilk robi? Pójdziemy się na szybko kimnąć do rana. I myślę, że jeszcze dzisiaj może wyruszymy. Nie wiem. Ile zostało nam czasu? No mamy 10 minut, więc głupio by było skończyć. A możemy do tych myśliwych się przejść już. I szczerze, to też prezes klanu Młota, bo jest bliżej. A no i możemy iść do tej dolinki, o której mówiłam w sumie. Co to była za dziwna tekstura? O matko. Dobra, czyli Mort będzie teraz w klanie Wilka, z tego co mi się kojarzy.
Ja potem będę chciała iść z nim do klanu ognia, ale tam lepiej iść samemu. Mimo wszystko tak nie może być. Jednak, mimo wszystko, bo naprawdę jest to żart, żeby iść tam z nim. Bo tam po drodze jest obóz orków. To po pierwsze. Po drugie, jest dużo golemów w jednym miejscu. Dobra, bo ja teraz myślę, gdzie mam iść. Tutaj. Idziemy tutaj. Idziemy za śladami rozpierduchy. Co ciekawe, nie przeszukałam. Idziemy za śladami rozpierduchy jednej wielkiej. Boże, to ile przed nami jest jeszcze zwiedzania, to jest naprawdę po prostu niekompetentne. Niebywałe. Dobra, chodźmy tu. Bo tu są bardzo fajne rzeczy. Ukryta ruda, no właśnie. Ojej, dobra. Nie udało mi się tak, jak chciałam. No, paskudo. Z tymi kotami to jest naprawdę. No i dobra. W sumie to nie wiem, czego trucizna już po prostu nie wykończyła. No i tutaj jest właśnie ruda. I po to przyszłam. Słyszę jakiegoś golema gdzieś. Nie ma tu nic więcej. No i dobra, wykopane. Możemy ruszać dalej. Nie ma tu nic ciekawego. Czyli do myśliwych. Już bezpośrednio. Cieniostwór tutaj już jest ubity. O, proszę bardzo, tu jeszcze była ruda. Nic tu nie ma. A, już wykopana, no to fajnie. Tak, a my skręcamy tu. Na dół. Chyba nie tu jednak. Zatrzymaj się, Mora. Stoję w miejscu. O Boże. Dobra, wilki są ważniejsze w tym momencie. Ja się chyba jednak pomyliłam, wiecie? To jednak chyba nie tu się szło. Tu jest już zejście do kopalni. Dobra, zbiorę. Nie, no ale bym sobie dała rękę uciąć, że tu się gdzieś schodziło na dół. Ale chyba aktualnie robię największą głupotę w swoim życiu. O, tu jest przejście na przełęcz w ogóle. Tu się nie schodziło do kopalni. Jakoś inaczej. Niedobrze.
Niedobrze, mam sklerozę. To jak nie tu, to gdzie? Niedobrze, bo nie pamiętam. Dobra, żył złota już może nie będę wykopywać. Najgorsze jest to, że my nie mamy nawet wskazówki. Nie no, kurde, mi sobie rękę dało ciąć, że to było tu. Dobra. Ojej, okej. No co jest? Dziurawa broń mi się trafiła. Kurde, to jakby było tutaj. Albo tam się inaczej po prostu idzie. Nie wiem, nic nie tracę spacerując tu. Masz za słaby zapłon, kolego. O! Ciałko, które mi spadło. Dobra, nie ma co narzekać. Możemy iść sobie gdzie chcemy, tak naprawdę. Słyszę muzykę z Myrtany. To chyba jest dobry znak. Dobra. Możemy pospacerować, nic nam nie broni. No i dobra. Jak stoimy w ogóle z czasem? No, powinniśmy kończyć, a ja chodzę po jakiś... przełęczach, nie przełęczach. Jest jakaś przełęcz. Ej, czy to jest ta przełęcz, co myślę? Nie. O, wiem, która to jest przełęcz. Jednak to jest ta, co myślałam, ale nie ta, co myślałam. Jakby wiem, która, ale nie ta. Kurde, niedobrze, bo zapomniałam kompletnie, gdzie jest ten obóz tych myśliwych. Ale to nic, możemy się przejść. Może potem jakoś dojdę do ładu i składu. Dobra. Okej.
Chodźmy w takim razie dalej. Będą gobliny? Co ciekawe, nie. Jest jakiś obóz, ale czy to jest ten, co myślę? Nie wydaje mi się. Szybko tu wbiegnę. O, to jest ten obóz. Dzień dobry. Zatrzymaj się, pora. Nie, słuchajcie, wrócimy tu. O, proszę bardzo. I kogo mamy? Myśliwych. Gdzie to jest? Tutaj. Spokojnie, moi drodzy. Ogarniemy wszystko w swoim czasie. Jesteśmy u myśliwych. Moi drodzy, dziękuję wam już za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. W kolejnym odcinku ogarniemy tutaj zadania dla myśliwych i ogarniemy sprawę w klanie Wilka jeszcze z jednym myśliwym, czyli z Bogirem, i zobaczymy, co możemy dla niego zrobić, żeby poczuł się lepiej. Trzymajcie się i cześć!